uchodził za najtęższe pióro II Rzeczpospolitej. Paweł Wieczorkiewicz. Przebrnąłem przez jedną, półtorej chyba jego powieści i dałem sobie spokój. Marek Urbański. Piękne i bestia. Juliusz Bandrowski, pseudonim Juliusz Kaden, polski prozaik i publicysta, działacz społeczno-polityczny. Przystąpił do ruchu niepodległościowego Józefa Piłsudskiego, jedna z czołowych osobistości życia kulturalnego i literackiego w okresie międzywojennym, szczególnie po przewrocie majowym z 1926 roku. Jesteście Państwo ludźmi kulturalnymi, wykształconymi, o czym świadczy, że słuchacie tego programu, ale nawet po tych kilku słowach wstępu o Juliuszu Kadenie Bandrowskim mgliście się Wam ewentualnie może przypominać, kto to był. A przecież to pisarz, który w okresie międzywojennym uchodził za najtęższe pióro II Rzeczpospolitej. Miał swoich zwolenników. Ja bym powiedział tak, Marku, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Taki późny Żeromski, bo maniera stylistyczna podobna. Różnica taka, że był to pisarz na wskroś polityczny. I, proszę Państwa, jedno przypomnienie. Parę miesięcy temu w Teatrze Telewizji na zasadzie wypreparowania jednej z jego powieści, które są trudne do czytania, ale wyjęcia pewnych wątków, powstał znakomity spektakl na podstawie Mateusza Bigdy. Bardzo aktualny zresztą. Notabene. Tak się złożyło, że między pierwszymi 15 laty historii drugiej i historii trzeciej Rzeczypospolitej jest bardzo wiele analogii, w związku z czym jeśli mamy gdzieś szukać dobrych wzorców literackich, bo wtedy co by o tych latach II Rzeczypospolitej nie powiedzieć, byli ludzie, którzy wiedzieli, czemu służy pióro, papier i głowa, potrafili pisać. Tam bardzo łatwo znaleźć zaskakujące wręcz podobieństwa. No mówiliśmy już chociażby o karierze Nikodema Dyzmy swego czasu, który pasuje jak ulał i pasował do wielu momentów historii Polski powojennej. Masz rację chyba z tym Żeromskim, bo uświadomiłeś mi pewnie, dlaczego tak bardzo nie lubię prozy Kadena. Czytało mi się to zawsze ciężko, przyznam bez bicia, że przebrnąłem przez jedną, półtorej chyba jego powieści i dałem sobie spokój. Nie wiem, czy jest to właściwe podstawy do oceny wartości literackiej jego dzieł. Po prostu nie jest to pisarz, którego styl pisania przypadł mi do gustu, nie jest to pisarz, którego mogę czytać. Tyle mam na temat Kadena do powiedzenia. Jako postać wiem, że był człowiekiem, no był po pierwsze wykształconym człowiekiem, na pewno. Po drugie chyba nic specjalnego, nawet bym się chciał uczepić, to nie mam mu do zarzucenia. Nie ma co, bo to był takim Iwaszkiewicz II Rzeczpospolitej, znaczy literat przyjmowany w najwyższych salonach władzy, który w pewnych sprawach starał się bronić interesów środowiska literackiego, czy szerzej kulturalnego u marszałka Piłsudskiego, bo był Piłsudczykiem, z takiej pierwszej ligi. Tam go zresztą ceniono, bo tam ta władza, co by nie złego czy dobrego nie powiedzieć, ceniła Żeromskiego. I to jest też chyba jedna z przyczyn. Piękne